znaczy, że znajdujecie się na kanale Polski Michael Jackson. W dzisiejszym odcinku nauczymy się, jak poprawnie wykonać moonwalk. Dlaczego, zapytacie, pojawia się taki filmik na moim kanale? Otóż wiele osób prosiło mnie o nagranie dla nich prywatnych wiadomości lub w komentarzach pisali do mnie, żeby pokazać im, jak poprawnie wykonać owy ruch, ponieważ chcieliby nauczyć się poprawnie go wykonywać i zacząć przygodę z tańczeniem jako Michael Jackson. Zaczynajmy. A więc zacznijmy od początku. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest postawienie prawej stopy na palcach. Ważne, żeby to nie była lewa stopa, ponieważ Michael zawsze zaczynał od prawej stopy. I teraz jak tak stoimy, lewą nogę cofamy za siebie. Teraz zmieniamy. Prawą nogę kładziemy prosto na podłodze, lewą podnosimy na palce. Lewej teraz nie ruszamy, przesuwa się prawa do tyłu. Później znowu lewa idzie na ziemię, prawa staje na palce. I cofamy się. Oto właśnie wykonaliście swojego pierwszego moonwalka. Zróbmy to szybciej. Uwaga. Prawa noga na palcach, lewa normalnie. Lewa idzie do tyłu, uwaga, zmiana, prawa do tyłu, zmiana, lewa do tyłu, zmiana, prawa do tyłu. Teraz pokażę Wam z bliska, jak to powinno wyglądać. Na początku, tak jak mówiłem, prawa noga na palcach, lewa idzie do tyłu. Prawa na ziemię, lewa na palce, prawa idzie do tyłu. Znowu zmiana. Prawa na palcach, lewa do tyłu, zmiana, prawa do tyłu, zmiana, lewa do tyłu. Spróbujmy jeszcze szybciej. Jeszcze raz. Pamiętajcie, żeby robić w miarę duże kroki, ale nie do przesady, no bo sami spójrzcie. Będzie nam po prostu ciężko drugą nogę wystawić i to nie wygląda fajnie, tak? A za małe, jak będziemy robić, to będą wyglądać po prostu średnio naturalnie i no sami spójrzcie. Tak nie do końca dobrze. Raczkujący moonwalk bym to nazwał w zasadzie, bo poprawny jest jednak taki średnio długościowy, tak? Kiedy już opanujecie moonwalka, warto dodać do niego takie małe szczególiki, które Michael robi na scenie. Jak na przykład ruch głową albo rękoma, no bo jak będziecie tak robić, to nie wygląda zbyt efektownie. Tak samo jak będziecie machać rękoma jakoś tak. Więc najlepiej robić to w miarę naturalnie, tak jakbyśmy chcieli iść do przodu. Więc najlepiej z rękoma robić tak. Ale też nie do przesady, żeby nimi nie machać. A z głową Michael robił taki ruch. W zasadzie nie ruszamy klatką piersiową, tylko sama głowa idzie do przodu i do tyłu. I w moonwalku będzie to wyglądało tak mniej więcej tak. Najlepiej to obrazuje się, jak jest większy obszar do tańczenia. Wtedy mniej więcej co drugi krok zmieniamy z wypchniętej głowy na głowę w pionie. Mniej więcej tak. Będę robił małe kroki, które Wam nie polecam, ale żeby je zobrazować lub głowę. Robimy do przodu, pierwszy, drugi, do tyłu, pierwszy, drugi, do przodu, pierwszy, drugi. Praktyka czyni mistrza. Ćwiczcie, to będzie Wam wychodziło coraz lepiej.